więzień do zdjęcia musiał być porządnie ogolony, no i mundur musiał mieć, prawda, doprowadzony do porządku i w tym stanie dopiero robiliśmy zdjęcia. No i jak go przyprowadzono, no to czekali w kolejce, podchodził, siadał na krzesło, wykonywało się trzy różnego rodzaju zdjęcia. Pierwsze zdjęcie było w czapce na głowie i 3/4. Drugie zdjęcie było już po zdjąć czapkę, Mütze ab i gerade ausschauen. Taką komendę się wydawało. Oraz trzecie zdjęcie obracało się danego więźnia z całym krzesłem pod kątem 90 stopni i robiło się zdjęcie z profilu. I następowało komenda, podawało się komendę weg, czyli odejść. Więzień wtedy schodził, krzesło się z powrotem stawiało do normalnej pozycji na wprost i następnie podchodził, prawda, i numer znowu, ten, który tam obsługiwał koło tego krzesła, wsuwał następny numer i tak to się odbyło, jeden za drugim. Robota szła sprawnie, szybko. To zdjęcie tutaj tej dziewczyny więźniarki szczególnie pamiętam, dlatego że no, po prostu wyglądała tak młodziutko ta dziewczyna, tak, prawda, rozbrajająco właściwie jako dziewczyna, jako więzień ubrana w tą chustę i jeszcze dobrze wyglądająca, niewyniszczona. Nieraz wywoływane były numery poszczególne, powiedzmy sobie, ale w języku niemieckim i ta dziewczyna po prostu nie wiedziała, o co chodzi, to wtedy ta SS-manka, to widziałem w kilku przypadkach, że po prostu pejczem biła albo biła w twarz biła, prawda.